W tym filmie chciałbym się upewnić, że potrafimy swobodnie posługiwać się wyrażeniami algebraicznymi zawierającymi ułamki. No to zacznijmy od takiego bardzo prostego przykładu. Powiedzmy, że mam dwa ułamki: a podzielone przez b, i do tego chcę dodać c podzielone przez d. No to jak mogę to zrobić? Jak mogę wykonać to dodawanie? No nie wiem, ile jest równe a, ile jest równe b, ile jest równe c, ile jest równe d. To są jakieś liczby, których wartości ja nie znam. No, jak dodaje się ułamki, no to trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. A wspólny mianownik to jest wspólna wielokrotność tych mianowników, które tutaj mamy, czyli liczb B i D. No to najprostszy wybór na taką wspólną wielokrotność to jest iloczyn liczb B i D. Jak wezmę B razy d taką liczbę, to ona na pewno będzie wielokrotnością zarówno tego mianownika, jak i tego mianownika. Czyli muszę to zapisać jako sumę takich dwóch ułamków, gdzie w mianowniku będę miał b razy d. B i tutaj wezmę innym kolorem. Napiszę D, dodać i w tym drugim ułamku też będę miał mianownik B razy D. Tym razem ten czynnik napiszę innym kolorem. Tu mam B razy D i tu mam B razy D. No dobrze, no ale jak pomnożyłem mianownik przez D w tym pierwszym ułamku, to licznik muszę też pomnożyć przez tę samą liczbę, żeby nie zmienić wartości ułamka. Czyli muszę pomnożyć również licznik przez D. Czyli rozszerzam ten pierwszy ułamek przez D. Mnożę licznik i mianownik przez tę samą liczbę, przez D, czyli nie zmienia wartości ułamka. No i tak samo postępuję z tym drugim ułamkiem. Muszę go rozszerzyć tym razem przez B. Czyli muszę licznik również pomnożyć przez B. No i wtedy, jak licznik i mianownik pomnożę przez B, no to wartość ułamka się nie zmieni. No ale teraz mam wspólny mianownik. Pierwszy rozszerzyłem przez D, drugi ułamek rozszerzyłem przez B. No i mam wspólny mianownik B razy D. Więc mogę teraz napisać te ułamki. Właśnie w takiej postaci, że tutaj będę miał wspólny mianownik B razy D, który jest taki sam w obu przypadkach, no a w liczniku będę miał A razy D dodać B razy C. Dodaję te liczniki tak jak to się zwykle dodaje, dodając ułamki. Po prostu jak mam wspólny mianownik, to liczniki mogę do siebie dodać. I teraz nieważne jakie liczby kryją się za tymi literkami, to jest wynik tego dodawania. Czyli w ten sposób mogę dodać. Takie wyrażenia algebraiczne zawierające ułamki.